Zaczynamy nową serię. Cześć, z tej strony Onuidwa. Dzisiaj odcinek 0 nowej serii. Jak widzicie przed sobą mapa przed sobą, ja również to widzę, mapa Polski po reformie z 99 roku i oczywiście po drobnych zmianach w późniejszych latach. O co chodzi? Był taki odcinek na kanale, do którego serdecznie zapraszam. Był odcinek odnośnie ciekawostek z każdego tego województwa. Po jednej. Przynajmniej jednej. I mam zamiar rozszerzyć to o szczegółowe rozpoznanie każdego województwa. Czyli to będzie seria 16-odcinkowa plus ten odcinek 0. Składać się będzie z następujących części. Wstęp, dane podstawowe, czyli nazwa województwa, kraina historyczna i tak dalej. Będziemy widzieć, zaraz powiem, jak kolejność będzie. Potem administracja w danym województwie, polityka, czyli sejmik województwa, rady powiatowe, rady miejskie. Komunikacja, czyli stan dróg, stan komunikacji miejskiej w różnych miastach. Sport, czyli najlepsze kluby, która dziedzina sportu jest najlepsza w danym województwie, jakie są ważne bardzo kluby dla regionu. Kultura, czyli m.in. amfiteatry, tereny, zabytki również, pod to podciągnę. Kina i tak dalej. I ciekawostki. I tutaj będę między innymi właśnie przytaczał z odcinków o 16 ciekawostkach w 16 województwach. Będę przytaczał je pod każde, będę je rozwijał i będę oczywiście będę więcej ciekawostek mówił, które nie należą do żadnej z poszczególnych kategorii, ponieważ do każdej kategorii również ciekawostka jest możliwa. I jeszcze zakończenie, to tak jak w tym filmie będzie, że będzie wstęp, szczegóły i zakończenie, ten film, tak tam będą właśnie wstęp, rozwinięcie danego województwa i zakończenie jakby w te trzy części. Na zakończeniu oczywiście będę jeszcze raz przypominał o łapce, subskrypcji, komentarzu, albo pierwszy raz, jeśli zapomnę na początku, co się bardzo często zdarza. Dobrze, jeszcze kolejność. Zaczynamy, tak, będzie zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. W takiej kolejności jakby ciekawostki o województwach, żeby po prostu to wyglądało ciekawiej, żeby miało to ręce i nogi. Jak będą się pojawiały odcinki? Będzie się pojawiał jeden odcinek co tydzień, ewentualnie jeden co dwa tygodnie, bo jeszcze mam jedną serię w planie, żeby rozwinąć, ale o tym zobaczymy, czy to wyjdzie, bo muszę teraz sobie nagrać trochę na zapas, bo dopiero będę mógł potem w sierpniu zacząć z powrotem nagrywać. Może się okazać nawet, że będzie dwa razy w tygodniu seria, jeśli nie uda mi się nic nagrać na wtorki, bo to będzie oczywiście seria się pojawi na pewno w piątki. Co do wtorków, no raczej powinno mi się udać jeszcze dwa odcinki nagrać, jeśli nie, to po prostu dwa odcinki będą wyjątkowo, bo skoro był maraton, to z CS-a, który kończy się w dniu, w którym nagrywał, to się właśnie kończy. Więc zachęcam bardzo serdecznie do całej serii CS-a, do innych serii, do innych odcinków. Ja natomiast dziękuję za uwagę, zachęcam do łapek, subskrypcji, komentarzy i do następnego. Cześć!